Sebastian Kaleta, urzędnicy z Brukseli zapędzili się decyzja TSUE. Sebastian Kaleta, urzędnicy z Brukseli zapędzili się. Fakt, że pani Rosario Silva de la Puerta wydaje jednoosobowo decyzję, by w Polsce wyłączać organy konstytucyjne, tak jak wcześniej kopalnie w Turowie, pokazuje, że urzędnicy z Brukseli zapędzili się w swoich uzurpatorskich działaniach, mówi interi.pl wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. To reakcja na wezwanie TSUE do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Polskę zobowiązano w środę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Decyzję o zastosowaniu środków tymczasowych podjęła wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unia Europejska Rosario Silva de la Puerta. O komentarz do tej sprawy poprosiliśmy wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kaletę. Fakt, że pani Rosario Silva de la Puerta wydaje jednoosobowo decyzję, by w Polsce wyłączać organy konstytucyjne, tak jak wcześniej kopalnie w Turowie, pokazuje, że urzędnicy z Brukseli zapędzili się w swoich uzurpatorskich działaniach. Myślą, że mogą jednoosobowo demontować polskie państwo. Mam nadzieję, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego to ukróci, mówi interim.pl minister Kaleta. Posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego właśnie w tej sprawie trwa. Od jego decyzji zależy, jaka będzie reakcja polskich władz na ogłoszone dziś postanowienie TSUE. Nasza reakcja będzie zależna od treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego, przekonuje Kaleta. Jeśli TK uzna, że takie kompetencje TSUE posiada, to wtedy nasze władze będą zobowiązane, by coś z tym postanowieniem zrobić. Liczę natomiast, że TK będzie bronił konstytucji i polskiej suwerenności i wskaże, że takie rozstrzygnięcie, dodatkowo podejmowane jednoosobowo, jest działaniem bezprawnym, dodaje. Wiceminister sprawiedliwości zwraca też uwagę, że decyzja TSUE, podjęta jednoosobowo, jest wyraźnym wykroczeniem poza kompetencje, które Trybunał posiada. My nigdy, jako państwo, nie przekazaliśmy Brukseli żadnych kompetencji, by decydowała o naszym sądownictwie, a także o tym, który organ i w jakim zakresie może działać. To nie są kompetencje Unii Europejskiej, po prostu. Niech się zajmą tymi sprawami, które zostały im w traktatach powierzone, sugeruje Kaleta. Decyzję TSUE skomentował też na Twitterze minister edukacji Przemysław Czarnek. To kompromitacja TSUE i Unia Europejska. Nie ma żadnych podstaw prawnych do takich decyzji. A poza tym, jaki zamach na demokrację? 38 milionów ludzi wybrało posłów, którzy uchwalili prawo, a jakaś pani La Puerta je jednoosobowo zawiesza. Wstyd i upadek TSUE. Treść postanowienia TSUE opublikował w mediach społecznościowych mecenas Michał Wawrykiewicz z Wolnych Sądów. Tymczasem wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska przypominała, że jeszcze wczoraj premier Mateusz Morawiecki miał zapewniać, że Polska nie ma problemu z praworządnością. Decyzja TSUE ma temu przeczyć. Autor: Łukasz Szpyrka.